Siemano moi drodzy, ja i pani przytulająca pieska, witamy was w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie o tonikach z takich złuszczających z dodatkiem kwasów. Mam kilka różnych, których używałam w ciągu ostatnich tam 2 lat, gdzie nie gdzie, można powiedzieć. Może na początku 2 słowa wstępu powiem na temat produktów z kwasami ogólnie. Mam jakiś problem, żeby to dzisiaj powiedzieć, sorry. Albo szminka mi zalepia zęby, nie wiem, jeszcze zobaczymy na końcu odcinka. Jeśli chodzi o te toniki z kwasami, ogólnie o produkty z dodatkiem kwasów. Ja od wielu lat powtarzam, że kwasy w domu to nie jest dobre rozwiązanie, że nie próbować kwasów w domu samodzielnie. Jeśli ktoś nigdy nie używał kwasów, to żeby się nie rzucać na te kwasy. I mówię to dosłownie w tym znaczeniu, w jakim to mówię. W sensie nie upraszczam, nie chodzi mi o kwasy jako kosmetyki z dodatkiem kwasów, na przykład właśnie tonik z dodatkiem albo jakaś maseczka z dodatkiem, tylko chodziło mi o kwasy czyste. Dlatego, że jak ktoś jest ze mną od bardzo dawna, to wie, że na początku nagrywałam odcinki głównie z przepisami na kosmetyki. I tam niestety był taki, ja wiem, takie 3-4 lata był taki boom, jak pojawiły się wszystkie te firmy sprzedające surowce kosmetyczne, że mnóstwo osób kupowało czysty kwas. Albo w jakimś tam bardzo wysokim stężeniu. Kwas mlekowy, jakieś, no wszystkie inne możliwe, łącznie z salicylowym, były kupowane i ktoś nie miał pojęcia, jak się tego używa, nawet sobie nie przeczytał na opakowaniu, nie rozcieńczał, nie dodawał tego do kosmetyków, tylko po prostu zdarzały się sytuacje, że ktoś kupował sobie kwas i albo proszek zamieniał w płyn, albo jeśli to było w formie płynu, nalewał na wacik, przecierał twarz, a później wysyłał do mnie zdjęcia poparzonej buzi, którą ja mogłam tylko odesłać do, na ostry dyżur po prostu. Dlatego ja strasznie unikałam tego tematu kwasów, bo naprawdę ogrom ludzi robi sobie krzywdę. I to na siłę, w sensie samemu sobie, nawet jak ktoś mu powiedział, że nie, że lepiej pójść do kosmetyczki, zapytać, sprawdzić, żeby zrobić testy, czy skóra tam toleruje i tak dalej, i tak dalej. Więc ja ogólnie omijałam straszliwie ten temat, bo nie chciałam naprawdę mieć jakby tego na sumieniu, o w ten sposób powiem. Ale jest także kwasy, produkty z dodatkiem kwasów, można stosować bezpiecznie w domu, są ich tysiące na rynku, mam ich naprawdę po prostu potamtąd. I teraz też coraz więcej jest informacji o tym, jak bezpiecznie korzystać z tych kwasów surowców w domu, więc tu ja nie będę jakby już szła w tą stronę, ale jak ktoś jest zainteresowany, to już teraz może sobie doczytać, będzie wiedział, jak tego użyć. Kiedyś było po prostu tak, że wkładasz do koszyka i było takie: o, kwas mlekowy 88%, użyję jak toniku. Także nie, w tą stronę nie idziemy, ale tak pomyślałam sobie, że będę wam od czasu do czasu wrzucać jakieś takie zestawienia, powiedzmy, bo wiem, po ostatnim roku się nauczyłam, że wy kochacie listy. Jak jest jakaś lista albo zestawienie, wszystko w jednym odcinku, to wtedy jest super, no to próbujemy właśnie w tą stronę iść. Tak jak mówię, mam dzisiaj taki zestaw, taką listę właśnie toników złuszczających. Mam tutaj produkty z różnymi kwasami. Opowiem najpierw o 2, których nie mam przy sobie, a o których mam najwięcej do powiedzenia. Tak naprawdę. Bo używałam ich o wiele, wiele wcześniej i kilka butelek zużyłam. Pierwszym z nich jest tonik z kwasami z kwasem migdałowym marki Norel. To jest jako produkt bardzo delikatny, przedstawiany jest sprzedawane, ale również on ma być preparatem złuszczającym i to jest trochę na tej zasadzie, że ja się zorientowałam przez powiedzmy ostatnie 4 lata, że on albo daje jakieś spektakularne rezultaty, że dziewczyny mówią, że im się skóra łuszczy po tym po prostu jak anakonda, a z drugiej strony są osoby, które mówią, że nie, no ja używam i to nic nie daje, w ogóle nie widzę rezultatów. I ja akurat zaliczam się do tej drugiej grupy, mimo że używałam tego produktu, nie zauważałam jakichś specjalnych zmian, nie pokochałam go za specjalnie. Czasami tak było, że ja chyba bardziej chciałam widzieć ten rezultat, niż on rzeczywiście przychodził, no i tak jakoś nie pokochałam specjalnie tego kosmetyku. Mam mnóstwo znajomych, którzy przy cerze bardzo zniszczonej i takiej, na której było mnóstwo przebarwień i blizn, zauważali różnicę. No, moja skóra jest w super stanie, więc też nie oczekiwałam, żeby, nie wiem, nagle się stała jakaś turbo idealna i fantastyczna, no bo to jest trochę tak, że wtedy już człowiek ma absurdalne wymagania, jak chce naprawiać coś, co nie jest zepsute. No, ale tak jak mówię, na mnie tamten tonik nie zrobił większego wrażenia. Drugim natomiast jest preparat z Alpha Age. On się nazywa Liquid Gold i tam to miałam powalające rezultaty. Autentycznie miałam powalające rezultaty. To nie jest kosmetyk z takim super dobrym składem. Tak mi się wydaje, że on, jak ktoś jest purystą, to się bardzo będzie denerwował na niego. W każdym razie to jest jeden z tych preparatów, który nigdy mi nie zrobił krzywdy. Ja tam nawet nie mogłam się żalić na jakieś szczypanie czy inne tam rzeczy. Pory były obkurczone, cera była naprawdę ładnie napięta. Złuszczania też nie miałam. Nawet jak używałam co
Nie, przepraszam. Nie mogłam używać codziennie, bo wtedy moja skóra zaczyna się trochę łuszczyć, zwłaszcza w liniach uśmiechu i tutaj naokoło oczu i na kościach policzkowych. Natomiast przy używaniu co 2-3 dni, co 3-4 dni, w zależności od tego, jak potrzebowałam, no to właśnie tak jak mówię, obkurczone pory, bardzo ładna, napięta, rozświetlona cera, to tutaj on robił szał, nie? Ja pamiętam, że jak zaczęłam go używać, to miałam takie dziewczyno, teraz będziesz miała wspaniałą skórę, już i tak miałam dobrą, ale wtedy mi się wydawało, że będę miała cudowną. Nie kupowałam później tego produktu i właściwie nie kupowałam przez długi czas toników złuszczających, dlatego że ja regularnie robię peeling i często używam maseczek i nie czułam takiej potrzeby. Tak naprawdę to na te toniki, o które Wam teraz będę pokazywać, się porwałam głównie dlatego, gdzieś tam na końcu 2018 roku, żeby właśnie zrobić Wam taki odcinek, bo tonik z dodatkiem kwasów to jest chyba ta rzecz, którą najłatwiej wprowadzić do pielęgnacji. Ewentualnie maseczka, tylko po maseczkach też często są zaczerwienienia i tak dalej, ale to Wam opowiem w odcinku o maseczkach. Natomiast taki tonik, można używać go przez kilka dni z rzędu, tak dosłownie kilka dni z rzędu, żeby jakąś uzyskać taką intensywniejszą kurację, nazwijmy to. Można przecierać twarz raz w tygodniu, czy co kilka dni i to wydaje mi się, że jak ktoś nie miał kontaktu nigdy wcześniej z tego typu preparatami, to będzie mu łatwiej po prostu sobie z tym poradzić i wprowadzić jakiś ten kwas do swojej pielęgnacji. Dlatego właśnie pomyślałam, że uderzymy w te toniki. Dobra, dalej mamy preparat z BHA marki Benton i to jest Aloe BHA Skin Toner. To jest też kosmetyk, którego ja zużyłam za 3 butelki lekko. Tak myślę. Ja tego używałam przez długi czas jako esencji, w sensie w tym miejscu w rutynie, gdzie powinna być esencja. Myłam twarz normalnie, tak jak zwykle dwuetapowo, następnie spryskiwałam twarz tonikiem i wtedy wklepywałam to. To jest preparat, który ma taką dosyć żelową konsystencję, jest dość gęsty. Można nalać tego na wacik i przetrzeć twarz, ale mi się zawsze wydawało, że straszna strata to jest produktu, bo zostaje mega nasączony wacik, a na tej twarzy niewiele jest, więc ja wylewałam go na dłoń i wklepywałam w twarz. I tutaj też zauważyłam dwie grupy osób w komentarzach przez tam poprzednie lata, że część osób to miała takie rezultaty jak u mnie, czyli że skóra była niesamowicie miękka, bardzo, bardzo nawilżona. Nie miałam żadnego kłopotu z tym, że mi się pory zapychały, albo w sensie nawet nie chodzi o to, że on nie zapychał porów, tylko chodziło o to, że to złuszczenie pomagało mi utrzymać pory w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że to ma sens. Jeżeli to nie jest zrozumiałe, to piszcie w komentarzu, się postaram następnym razem jakoś to sensowniej wytłumaczyć. Więc U mnie było to naprawdę coś rewelacyjnego. Poza tym ja mam poczucie, że przy używaniu tego toniku codziennie wieczorem przez długi czas, na przykład przez pół butelki gdzieś, to było dobre kilka tygodni, miałam o wiele mniej przetłuszczającą się cerę w strefie T, w tej mojej strefie I właściwie, więc to był dla mnie mega hit. To jest nowiutka butelka, dopiero raz użyłam, żeby sobie przypomnieć, jaką to miała konsystencję i tak dalej. I w trakcie, jak ja opowiadałam o tym i mówiłam, że to uwielbiam, bo pojawiło się bardzo, bardzo dużo komentarzy przez tamte, nie wiem, półtora roku, od osób, które mówiły, że one nie mogą tego kosmetyku używać codziennie, bo pojawiają się takie dziwne, podskórne grudki na twarzy. Do tej pory nie doszłam do tego, o co w tym chodzi, w sensie skąd to jest i co to może być, bo to nie wygląda jak pozapychane pory. To wygląda jak reakcja na któryś ze składników albo na kombinację składników w tym produkcie. Bo widziałam naprawdę setki zdjęć, nie przeginam, to w setkach poleciało. I w momencie, jak ktoś odstawiał to, ten preparat i zaczynał używać innych kosmetyków swoich, to w ciągu powiedzmy 4-5 dni grudki kompletnie znikały. Więc to też nie mogły być pory zapchane, no bo nie da się z tym uporać w takim krótkim czasie. Mówię, jest to taka dla mnie trochę magiczna sytuacja, nie mam pojęcia skąd się to wzięło, ale tak uczulam, że mogłoby coś takiego się dziać. I w większości osób, którym powiedziałam, że może spróbuj używać tego powiedzmy 2 razy w tygodniu zamiast codziennie, to się okazywało, że przy używaniu 2 razy w tygodniu można było dalej mieć całkiem spoko rezultat, zużyć kosmetyk do końca, ale obyć się bez tych grudek. Także, o, proszę, taka porada ode mnie, może to będzie dla Was w jakiś sposób pomocne. Dalej mamy kosmetyk z ubiegłego roku, Alchemię. Aha, aha, I like it. Już powiedziałam, to się nigdy nie stanie, że ja to przeczytam jak normalny człowiek. Nie, to jest niemożliwe, bardzo mi przykro. Bioactive Micro Exfoliating Face Tonic. Ja mam z nim bardzo pod górkę. Powiem naprawdę bardzo pod górkę. Po pierwsze, moja skóra na ten tonik reaguje bardzo silnym zaczerwienieniem. I to jest tak, że jak są dodatki
kwasów w kosmetykach do stosowania w domu, to często nawet producent umieszcza taką informację na opakowaniu, że przez pierwszą minutę na przykład, czy przez pierwsze kilka sekund można czuć delikatne szczypanie. Jeśli ktoś nigdy wcześniej nie używał kosmetyków z kwasami, to może się wydawać straszliwym uczuciem. Jeżeli to jest tak, że nałożycie sobie ten preparat, czy maseczkę, czy tam tonik i ona jest na twarzy i po około minucie na przykład już to szczypanie zaczyna schodzić, już nie czujecie tego tak bardzo, to teoretycznie powinno być wszystko w porządku, to jest normalne zachowanie, tak skóra reaguje na ten dodatek kwasu, czy tam kwasów różnych. Natomiast jeżeli tak jest, że nakładacie i zamiast coraz słabiej, to czuć coraz bardziej to szczypanie, to lepiej jest zmyć, zneutralizować, bo może być tak, że to jest za duży hardkor już dla waszej skóry, nie? Zmywarka potwierdza moje słowa swoim zacnym piszczeniem. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to ja miałam z nim tak, że po każdym użyciu moja skóra była na maksa zaczerwieniona i ten szczypał bardzo, w sensie ja go czułam. To znikało po kilku sekundach już nawet, ale sam ten moment przecierania na waciku to miałam takie oby były rezultaty jakieś spektakularne, bo ja mam niski próg bólu i zawsze narzekam na takie rzeczy. I tak nie lubię go używać z tego powodu, że jest nieprzyjemny, a dla mnie pielęgnacja jest przyjemnością zawsze. Ja wszystko robię, żeby wieczorem te parę minut na mycie twarzy to był ten mój relaks, mój czas i żeby nikt mi nie przeszkadzał wtedy. I żeby to było właśnie miłe i przyjazne dla mnie i przyjemne i przy okazji dawało rezultaty, no to ten nie był przyjazny i przyjemny, ale rezultaty dawał. Zwłaszcza w miejscach, gdzie miałam na przykład jakieś suche skórki po pryszczach, po maseczce, albo tam, gdzie miałam obtarte na czubku nosa od maseczki również, takiej tej normalnej, takiej materiałowej do wychodzenia na dwór, to on tam pomagał szybko się tego pozbyć. Wtedy, kiedy moja skóra się nie nadawała do użycia peelingu, ale chciałam, żeby właśnie usunąć te wszystkie tam jakieś suche skórki, no to on się tam sprawdzał bardzo dobrze. Czy będę do niego wracać? Nie sądzę. Myślę, że zużyję, jak gdzieś jestem tutaj. Na tym etapie tyle go zużyłam. Myślę, że on po prostu trafi w jakieś inne ręce, bo nie jest to mój ukochany kosmetyk. Niemniej jednak uważam, że on działa. A tu mamy produkt następny, który o mały włos i by wyleciał z mojej rutyny pielęgnacyjnej, aż go odstawiłam i wtedy do mnie dotarło, że hej, on jednak działał, to była twoja schiza kompletna. Kolejny kosmetyk z Bentona i to jest Benton PHA Peeling Toner. I tutaj ja na początku używałam go i używałam i używałam i używałam i miałam takie hej, używasz tego toniku każdego dnia i rezultat jest zerowy! Kompletnie zerowy! I tak naprawdę myślałam, że on w ogóle nic nie daje, że tak przecieram i tak jakbym przecierała wodą, ale później odstawiłam go na jakiś czas i zaczęłam go używać ponownie i wtedy dopiero do mnie dotarło, że on działał, on po prostu nie działał tak, jak ja sobie tego wyobrażałam, jak ja tego to sobie wyobrażałam, czy tego oczekiwałam. Jakieś tam coś dziwnego się wydarzyło z tą odmianą, przepraszam. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to ja myślałam, że on będzie właśnie dość mocno złuszczał, natomiast to złuszczanie było super powolne. To był taka prędkość lodowca ze ślimakiem gdzieś na tym etapie. Myślę, że to będzie preparat dobry dla osób, które mają super wrażliwą skórę i boją się tych drastycznych zmian, drastycznych metod. Po nim nigdy nie miałam takiej akcji, żeby mi się coś łuszczyło, albo żeby szczypało, żeby piekło, żeby, nie wiem, oczy się uwrażliwiły, bo o, to jest jeszcze druga sprawa, że czasami jak się przejeżdża tutaj, nawet w dalekiej okolicy od oczu, to i tak same te opary powodują podrażnienie. W moim przypadku przynajmniej, w sensie, że oczy szczypią albo że robią się czerwone. To tutaj nigdy nic takiego nie było. Ja mam wrażenie, że ten produkt nie tyle złuszcza jak peeling, że ta skóra się robi jakaś super tam gładka, ile pozwala utrzymać pory w lepszej kondycji. W sensie, że one są trochę bardziej obkurczone i zdecydowanie przy normalnym, porządnym, dokładnym oczyszczaniu i dodanie takiego toniku powoduje, że łatwiej jest utrzymać te pory w czystości, w sensie, żeby nie były pozapychane. Żeby było jasne, ja to podkreślam zawsze z uporem maniaka, to nie jest tak, że jak sobie kupicie tonik i zaczniecie go używać, to nagle wasze pory będą w idealnej kondycji, że znikną w ogóle, albo że jak ktoś mówi, ja czasami czytam komentarze i na przykład ktoś mówi, o, bo pory się schowały, no to jest niemożliwe, mogą być bardziej obkurczone, po prostu ich aż tak nie widać, ale to nie jest tak, że one się schowają pod skórę i nie będzie ich widać, przysięgam. Oraz to nie jest tak, że jak kupicie sobie kosmetyk, zaczniecie go używać, to nagle w ogóle cała wasza rutyna się zmieni, albo możecie znowu używać obojętnie czego i będzie wszystko super. Nie ma jednego kosmetyku, który sprawia, że jest idealna skóra, nie? To jak ktoś wam tak mówi, to wciska wam kit, tak?
taka prawda. Trzeba mieć porządne podstawy, bardzo dobrą rutynę właśnie tą pielęgnacyjną, porządnie skórę oczyszczać i dbać o to, czym ją traktujemy. I wtedy jak się dołoży taki kosmetyk, to można pomóc jej, żeby te pory właśnie były trochę bardziej obkurczone, trochę bardziej czyste. Ale to nie jest tak, że płacicie te ileś tam pieniędzy za kosmetyk i wtedy nagle jest super skóra, nie? No tak łatwo to nie ma. I dochodzimy do dwóch produktów, których używam najkrócej. I tak naprawdę to chciałam o nich wspomnieć, bo są ciekawe, a niekoniecznie mam jeszcze o nich jakieś tam pełne zdanie, ale przypomnijcie mi po prostu, jak będę się szykować do kosmetycznego podsumowania, to wtedy do nich wrócimy. Pierwszym produktem jest taki tonik z Nakomi. On się nazywa Glow Toner. Brightening and Exfoliating Tonic. I tutaj jest 7% kwasów owocowych. Ja wam powiem szczerze, że jak zaczęłam go używać, to miałam takie, o nie! Dlaczego smarujesz twarz perfumami? On tak mocno pachnie. Jak prawie wszystko z Nakomi dla mnie. Ja wiem, że są osoby, dla których to są łagodne zapachy, to jeśli tak, to na pewno też wam nie będzie przeszkadzało. To nie jest nieprzyjemny zapach. On ma po prostu taki, jak to powiedzieć, no daje perfumami i owocami. O, tak bym powiedziała. Taka, jak są czasami te mgiełki, jak na wakacjach gdzieś się jest i przechodzą kobiety koło basenu i nie napryskały perfumami, tylko właśnie tymi mgiełkami do ciała, to jest właśnie ten zapach dla mnie. Nie uczulił mnie ten kosmetyk jak do tej pory, tyle o nim mogę powiedzieć, bo zużyłam, nie wiem, tyle może. Jeśli chodzi o jakieś spektakularne rezultaty, to nie miałam, nie zauważyłam nic takiego jeszcze do tej pory. Na razie mogę powiedzieć tyle tylko, że pozwala trochę bardziej doczyścić cerę i to jest wszystko. Jak poużywam dłużej, to wam też dam znać. Na ten moment mogę zareportować właśnie tyle, że nie dostałam uczulenia, nie mam podrażnionej skóry po nim. On nie piecze ani nie szczypie, jest bardzo łagodny. Trochę nie rozumiem, dlaczego ktoś tutaj dał atomizer. W sensie rozumiem, że chodzi o to, żeby nie grzebać środków w butelce czy co tam, ale ten atomizer lepiej pryskać sobie na wacik i przecierać twarz, niż pryskać na twarz, bo jak wam się to do oczu dostanie, to może być bardzo, bardzo grubo. Także uważam, że bardzo nietrafione opakowanie. Niemniej jednak ten kosmetyk, jak na razie mówię, ma dobry start. Zobaczymy za kilka miesięcy. Wrócę i dam wam znać, jak on się tam sprawdza i czy daje jakieś rezultaty na dłuższą metę. I tutaj mam rzecz, którą dosłownie dopiero co otworzyłam. Używam jej dopiero od tygodnia. I to jest produkt marki Yumiso. Yes, I am toner. I tutaj jest, tu są kwasy AHA, 5% jest dodatek tego składnika. On jest bardzo dziwny. To jest najdziwniejszy chyba tonik, jaki używałam w ostatnich czasach. On ma taki, ja wiem, niby to jest bezzapachowe, ale wcale nie. Ja ten zapach wyczuwam, przynajmniej chyba, że to jest moja kompletna schiza, ale zawsze jak używam tego toniku, to mi się wydaje, że ja czuję jego zapach. Chociaż kto wie, może to już jest ten czas, co? Może już siadło, nie? Na gary, już nie jest dobrze. Jeśli chodzi o rezultaty, to tak, moja skóra jest bardzo uwrażliwiona po nim. Nie widzę na razie żadnych, po tygodniu, no to wiecie, co ja mogę powiedzieć. Nie widzę na razie żadnego złuszczania takiego, że na przykład po używaniu 5 dni z rzędu zaczyna się łuszczyć skóra, bo przy niektórych tak jest, przy tym tak nie było. Ale mam coś takiego, że jest o wiele bardziej wrażliwa na przykład na dotyk. Jeszcze nie wiem, cały czas jeszcze się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że tu się coś dzieje, tylko ja zobaczę te rezultaty później. Czy to jest tak, że moja skóra nie do końca dobrze reaguje na ten kosmetyk. Na razie tylko chciałam właśnie dać znać, bo wiem, że też jest mnóstwo osób, które tęsknią bardzo za produktami tymi azjatyckimi i proszą wiecznie w komentarzach, żeby tam gdzieś przypomnieć, coś może nowego znaleźć i tak dalej, to dlatego kupiłam to. Zobaczymy. Skład tutaj nie był taki jakiś super czysty, o ile dobrze pamiętam. Niestety nie mogę w tej chwili sprawdzić, bo nie mam tutaj na opakowaniu, a kartonik na bank wyrzuciłam. Także jak poużywam tego jeszcze trochę, to dam wam znać. Tutaj oni informują, żeby na 100% kłaść na twarz SPF, jak się używa tego produktu, więc myślę, że no, on może działać, po prostu ja jeszcze tego działania nie widzę. Na razie to tylko właśnie to uwrażliwienie zauważam. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że to było w jakiś sposób dla was przydatne. Tak jak mówię, wiem, że wy kochacie listy, więc się będę starać to robić. Będą też listy rzeczy dziwnych, na przykład skarpet i tak dalej, bo tak sobie pomyślałam, że byłoby całkiem sprytnie, zamiast znowu odpisywać tysiącom osób na pytanie, skąd te skarpetki, czy coś tam, to po prostu zrobić właśnie takie randomowe, kompletnie niezwiązane z pielęgnacją filmy na YouTubie i później odsyłać linki, więc trochę takich możecie się spodziewać w najbliższych tygodniach. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie, życzę wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Ciekawe, czy miałam tą żmigę na zębach cały odcinek. Strętwiała noga.